Ten miesiąc należy do nich. Trwa październik, który jest dedykowany naszym czworonożnym przyjaciołom. Z tej okazji wybraliśmy się z kamerą do Tczewskiego Azylu dla Zwierząt. Placówka przygotowuje się na zbliżającą zimę, która w tym roku zapowiada się wyjątkowo trudna. Czego najbardziej obawiają się animalsi? Obawiamy się tak naprawdę, że w pewnej chwili może nie stać być nas na przykład ogrzewanie pawilonu dla psów, kiedy to na ekogroszku przy mrozach starcza nam na tydzień na przykład, a cena jest zawrotna. Boimy się tego, że prąd, gdzie ogrzewana jest kociarnia i staruszkowo, jak przyjdzie faktura, to nie będzie nas stać na zapłacić na przykład, prawda? Ceny karmy, ceny leków, usługi weterynaryjne, wszystko poszło ponad 100% w górę. No a pieniążki, które dostajemy, cały czas są takie same na utrzymanie schroniska, więc no zima naprawdę to jest, zima zawsze boimy się zimy, bo to są zwiększone wydatki na właśnie ogrzewanie, na karmę, no ale teraz boimy się jak nigdy dotąd. Jak możemy pomóc? No oczywiście karma, każda sucha, mokra, naprawdę przyjmiemy z wdzięcznością. No nie możemy kogoś prosić, żeby nam ekogroszek kupił na przykład, ale jakby ktoś mógł, to naprawdę czy worek ekogroszku, czy dwa, to jest jeden dzień do przodu, można powiedzieć, prawda? Bo dopiero przy mrozach trzeba ten piec na maksa rozkręcić i wtedy ten opał znika strasznie szybko. Obecnie w tczewskim schronisku znajduje się ponad 100 psów i około 50 kotów. Wesprzeć placówkę można, dokonując wpłat na specjalne konto. Szczegóły znajdziemy na stronie OTO SZ Animals oraz na fanpage'u schroniska.